Halo, halo, dzień dobry. Słuchajcie, chciałem się przywitać z wami jak zawsze, ale jest prawie pierwsza, więc pozwolicie, że zrobię to nieco ciszej. Witam was bardzo serdecznie, w każdym razie w kolejnym odcinku. Dziś przede wszystkim 30 razy 85+, czyli 3 takie paczki po 10 razy 85+. Do tego gramy turniej francuski, więc no dopiero zacząłem, będę grał chyba trzeci dzień. Szkoda, że nie zacząłem wcześniej, ale coś tam ciekawego wypadnie już oczywiście z paczek. Plus zobaczycie, jak będziemy kończyli Dembele, jeśli to wszystko się udało, a wiem, że się udało, więc już w sumie nie będę udawał, że nie wiem. W każdym razie lecimy z kolejnym odcinkiem, zobaczycie, co dla was przygotowałem. Właśnie siadam do montażu, żebyście jutro mieli odcineczek oczywiście. Czyli, że ogólnie ta paczka to się opłacała. Okej, okay. Karim Benzema 98, w środku jeszcze Kamavinga, Varane, no i oczywiście token. Taki Karim kosztuje teraz 150k. Spoko, no to dużo na plus. Tu mam jeszcze tak, Zidana sobie wezmę wypożyczonego i coś tu jeszcze jest. Weźmiemy Ginole. Bez skitu weźmiemy sobie Ginole. Ale paka. Bez skitu bym zapomniał. Kamavinga, proszę bardzo. Zamiast Ducurei do składu francuskiego. Naprawdę jest git. Jeśli chodzi o francuskie ogólnie, ten turniej francuski, o to miałem powiedzieć, to tak, w pierwszym dniu zrobiłem 8 na 10 winów, wczoraj zrobiliśmy 7 na 10, więc zobaczymy, jak pójdzie dziś. 3 wygrane zagwarantują mi kolejną paczkę. Tutaj byłoby troszkę 7 wygranych bym musiał zrobić, żeby dostać paczkę 10 85+. Bambiki Michcia. Michu, to ty? Michu, dobra, pięknie, jeden zerko. Ten co składzik. O nie, ale poszedł od razu. Nie chciałem go faulować. 1-1, ale kick-off. FIFA RTG.pl. Tak jest, Ginola. Dobra, mamy 2-1. Oj, Ginola kontra Ginola. No dobi. Tak jest. Mamy następny. 3-1 bilansik. Złoty potok. Witam pana. Drodzy państwo, z dedykacją za rajdzik Kamavinga. Ale wjechał. Kurczę, trochę żałuję, że tego turnieju nie zacząłem wcześniej, bo łatwiej by poszło. Jeszcze 3 winy potrzebne. 3 winy, czyli 7 winów muszę mieć, żeby otworzyć tą paczkę dziś. 1 z 3 shapeshifterów, to może coś będzie w sumie. A moglibyście takiego Ginole dać z powrotem? Ale weźmy sobie Mukiele, przyda się do turnieju. 9-2. FC Huragan. O, czyli moją prawą stroną powinienem atakować. No, La Curwa, ale podanie. La Curwa tam dałem, bo jest szybki. Co ty tu, Ginole, chcesz blokować? Mordo. Mordo. Super vlog. O, też Polak. Można się uśmiechnąć, można, ale te zrepki to jest mistrzostwo świata i okolic normalnie. To się nazywa szybka akcja ogólnie, nie? 6. Dobra, ile do końca tego pucharu żeli popą? Jeden win potrzebny na 3 do końca. Czyli znów moja... czekajcie. Lewa strona? Tak, moja lewa. Czyli dołem bardziej. Nie!
Wiedziałem, że tak to się skończy. Wiedziałem. Ajajajajaj, 6-2. Ty, chyba zgrałem z nim, czy mi się wydaje. Wróć ze spalonego. Ole, to ładnie zrobił Ginola. Pięknie, no i mamy 7-2, może być jeszcze 8-2, to byłoby super. Ale ważne, że już paczka jest. Co to za paczka tutaj jest? 85 plus razy 10 po prostu. Gil. Znowu Gil. Czy Gil. 9-5. Klasyka. Po prostu klasyka. Ale jaki ładny foderek tutaj. Dobra, lecimy robić Dembele dalej, tak mi się wydaje. Ale on to ma. On to ma tą S życiową. Dobra, patrzcie. Dwie paczki otwieramy, a później idziemy robić Dembele. Prawie jak to ty. Nie, no panie Gilu. A nie, to jednak nie. Pedri, 96. Pedri jest bardzo dobry do tego SBC, bo pięknie nam obniży wszystko. Dotąd powyżej 90. Spoko, overallowo bardzo spoko. Iniesta. Mbappe w drugiej. To bym przepalił i tak przecież. Tu mogą być duplikaty. Kimiś, proszę. Kim? Aha, ten Undaw. Łopanie. O. 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 Franek wpadł. Siema. Siema, panie Ribery. Dzień dobry. Przepalamy sobie ostatni składzik. Witamy Dembele i zastanowię się może jeszcze nad tym Neymarem. Może byśmy ruszyli z projektem Neymar, bo jednak sporo czasu na niego jeszcze jest. Witamy w każdym razie pana Dembele. 99 Dembele. Uhuhu, ale w tej koszulce Realu to ci trochę nie do twarzy. Nie żeby coś. Myślałem, że fakery pokazuje. Dobra, drodzy państwo, rozpoczynamy projekt Mendy w takim razie. Dlaczego Mendy? No dlatego, że na Ben Yedera sobie zbieram, więc tak naprawdę Ben Yeder tutaj wskoczy zamiast Kiliana. To będzie z przodu już tyle, czyli z przodu będziemy grali Ben Yederem oraz prawdopodobnie Griezmannem. Na skrzydłach Dembele i Saint-Maximin. I z tyłu byłby Barella wtedy z Mendym. No to mogłoby oddać bardzo. O kurde. Bez kitu. 3 dni temu, nie zdążymy Dembele. Dziś rozpoczynamy projekt Mendy. Dobra, no to na spokojnie. Do czwartku trzeba będzie poczekać. Jak odbiorę nagrody za elitarną, to rozpoczniemy Mendiego wtedy. Ojej, Del Piero? O panie, dawno nie widziałem w składzie. Poczekaj, ja dobiję. I zełba. Pięknie. Jeden. Trzeba grać proste piłki. No niestety. Prostopadłe wykończenie i wszystko. No szkoda, ale zaraz zobaczymy, co się dzieje w Rivalsach. No, miałem mówić, że powinna być trójeczka, jest. Ale ten atak chodzi. Hej, halo! To jest faul! Panie sędzio, bez jaj! Co to ma być? I cyk na woleja, 4-0. Będzie koteł, będzie, spokojnie. Ale poszedł, dobra. Edwin,
tutaj. Idealnie przesunięty. Dobra, koniec z meczyku, easy win. Ale no spróbujemy pewnie pograć w tym sezonie jeszcze trochę rivalsów, to zobaczymy jak się ten skład będzie spisywał, bo tutaj ciężko powiedzieć. No gościu dość słaby.